Inżynierowie genetycznie połączyli DNA kilku zwierząt, a teraz prawdziwe potwory wędrują po mieście. Tytuł filmu to Rampage, Dzika Furia i na pewno ci się spodoba. Historia rozpoczyna się na stacji orbitalnej Athena. To tam przeprowadzano nielegalne eksperymenty. Teraz stacja jest zniszczona, ciała latają dookoła. Ostatni członek ekspedycji zgłasza do centrum dowodzenia, że eksperyment nie poszedł zgodnie z planem. Obiekt testowy uwolnił się i szaleje. Nikt jej nie wierzy. Obiekt testowy to zwykły szczur. Kobieta ma zakaz ewakuacji. Może albo zabrać eksperymentalne próbki i wrócić z nimi na Ziemię, albo nigdy nie wracać. Kobieta kieruje się do laboratorium. Podnosi pojemniki z próbkami i zauważa coś, co kiedyś było szczurem. Teraz jest to kolczasty potwór wielkości konia. Kobiecie udaje się dotrzeć do kapsuły ratunkowej w samą porę. Potwór drapie okno pazurami w niepohamowanej wściekłości. Kapsuła leci w kierunku Ziemi i wchodzi w atmosferę. Jeszcze za wcześnie na radość. Uszkodzona szyba pęka i kapsuła rozbija się. Przenieśmy się na Ziemię. Spotykamy zespół prymatologów. Prowadzi go Davis Okoi. Próbuje on nawiązać kontakt między grupą goryli a nowym, młodym samcem. Nowo przybyły jest zdenerwowany widokiem ludzi. Nagle z gęstwiny wychodzi ogromny goryl albinos. Sytuacja się zaostrza. Samce wyraźnie się nie lubią. Widząc to, młody prymatolog przestraszył się i uciekł. Wprowadzony goryl goni go, ale goryl albinos ratuje głupca. Problem rozwiązany. Okazuje się, że albinos ma na imię George. Davis wychował George'a, został jego przyjacielem i nauczył go języka migowego. George rozumie ludzkie emocje, ma poczucie humoru, a nawet zna niektóre nieprzyzwoite gesty. Naukowcy są pod wrażeniem tego, co zobaczyli. Naukowczyni nawet flirtuje z Davisem, ale mężczyzna ją ignoruje. Czuje się znacznie bardziej komfortowo w interakcji ze zwierzętami niż z ludźmi. Kiedy Davis opuszcza park, widzimy błysk na niebie nad jego samochodem. To eksplozja kapsuły ratunkowej. Zbiorniki zawierające tajemnicze próbki pozostają nienaruszone. Spadają na trzy różne obszary amerykańskiego parku narodowego. Jeden ze zbiorników wpada do zagrody George'a. Goryl dotyka dziwnego przedmiotu łapą, a zielony gaz pryska mu prosto w twarz. Nastaje kolejny dzień. W sanktuarium panuje panika. Davis zostaje poinformowany, że jego zwierzak został znaleziony w zagrodzie grizzly. Wygląda na to, że ten grizzly miał pecha. Przechodząc obok szczątków niedźwiedzia, Davis próbuje porozumieć się z George'em. Goryl źle się czuje i ukrywa się w jaskini. Kiedy wychodzi, jedna rzecz staje się oczywista. Ogromny naczelny podwoił swój rozmiar w ciągu nocy. Davis jest zszokowany. Ale co się stało? A co ważniejsze, kto jest winny? Oczywiście bogaci ludzie w luksusowych biurach. Poznajcie Claire i Bretta Wydenów. Są rodzeństwem i prezesami firmy prowadzącej nielegalne eksperymenty na stacji orbitalnej. Celem projektu Rampage było połączenie DNA różnych zwierząt w celu stworzenia żywej broni. W końcu, jeśli można zmienić zwykłego szczura w potwora, wojsko zapłaci miliardy dolarów za tę technologię. Najważniejsze jest odzyskanie próbek, które spadły z orbity. W tym celu Claire wysyła grupę najemników do Wyoming. W międzyczasie poznajmy kolejną bohaterkę, Kate Caldwell. Kate jest naukowczynią zajmującą się genetyką. Rano ogląda wiadomości o katastrofie stacji orbitalnej. Jakaś substancja ze stacji została przywieziona na Ziemię i zainfekowała kilka zwierząt. Na przykład goryl o imieniu George i przypadkowy wilk z Wyoming. Nie ma dalszych szczegółów, ale Kate jest przerażona. Wydaje się, że wie, co zainfekowało zwierzęta. Tymczasem Dave ma kłopoty. Jego kudłaty przyjaciel ciągle się zmienia. Ma niesamowite stężenie hormonów wzrostu we krwi. Davis nie ma pojęcia, co robić, ale rozwiązanie przychodzi do niego samo. Kate przybywa do sanktuarium. Twierdzi, że George został dotknięty specjalnym mutagenem. Daje on jednemu zwierzęciu cechy innych gatunków. Rezultatem jest potworna hybryda, która może rosnąć w nieskończoność jak rekin, biegać jak gepard i walczyć jak niedźwiedź. Kate miała swój udział w opracowaniu mutagenu, co oznacza, że może wyleczyć goryla. Z uwagi na przyspieszony wzrost naczelny cierpi z powodu nieznośnego głodu. W poszukiwaniu pożywienia niszczy klatkę i uwalnia się. Davis próbuje uspokoić goryla, ale nagle pojawia się helikopter Secret Service. George upada na ziemię, zestrzelony strzałkami uspokajającymi. Sprawdźmy, co dzieje się w Wyoming. Naukowcy lądują w lesie i szukają skażonego wilka. Ich poszukiwania kończą się sukcesem, ale zamiast wilka natrafiają na 10-metrowego potwora.
Bestia niszczy całą grupę. Rzuca się nawet na helikopter. Zakładając, że wilk skończył posiłek i odszedł, przywódca najemników odetchnął z ulgą. Cóż, lepiej gdyby tego nie zrobił. W międzyczasie uspokojony goryl, Davis i dr Caldwell zostają schwytani przez agentów CIA. Grupa jest prowadzona przez agenta Russella. Celem Russella jest rodzina Wydenów. Od dawna podejrzewa się ich otworzenie broni biologicznej. Ważnym dowodem jest zmutowany goryl, który ma zostać przetransportowany do kwatery głównej samolotem. Podczas lotu Russell informuje Davisa, że jego nowa dziewczyna go oszukała. Kate została zwolniona z firmy dawno temu i nie ma pojęcia, jak wyleczyć Georgia. Tymczasem Wydenowie odkrywają, że CIA schwytało dr Caldwell. Może to stanowić zagrożenie dla ich biznesu, ponieważ Kate zbiera na nich brudy. Wtedy Claire Wyden znajduje rozwiązanie. Mutagen ma specjalną właściwość. Wszystkie jego ofiary reagują na specjalny impuls o niskiej częstotliwości. Claire aktywuje nadajnik na wieżowcu w Chicago. Teraz skażone potwory będą same przychodzić do jej biura i niszczyć siebie nawzajem. Claire wykorzysta ich ciała do odtworzenia mutagenu. Jeśli chodzi o goryla, sygnał dotrze do niego nawet na wysokości 10 tysięcy metrów. Potwór wpadnie w szał i zniszczy samolot, rozwiązując tym samym problem z dr Caldwell. Nadajnik zostaje aktywowany. Coś gigantycznego zaczyna przesuwać się w dół rzeki w kierunku Chicago. Wilk również pędzi na niesłyszalne wezwanie. George budzi się i wpada w furię. Plan Claire wydaje się działać. Goryl wybija dziurę w samolocie. Na szczęście Davisowi i Kate udaje się założyć spadochrony. Russell jest nieprzytomny, więc Davis musi uratować mu życie. Wrak samolotu spada na pole kukurydzy. Zmutowany goryl przeżywa i pędzi w kierunku Chicago. W międzyczasie biuro Wydenów zostaje napadnięte przez FBI. Claire jest spokojna. Upewniła się już, że nikt nie dostanie się do danych na temat projektu Rampage. Podczas gdy Russell prosi o ewakuację, Kate próbuje pogodzić się z Davisem. Podjęła pracę w firmie Wydenów, by ratować chorego brata. Dziewczyna nie wiedziała, że jej eksperymenty zostaną wykorzystane do stworzenia broni biologicznej. Chce zemścić się na Wydenach. Davis jej wybacza. W końcu mają teraz wspólnego wroga. Russell, Kate i Davis docierają do bazy wojskowej. Żołnierze śledzą trasę potworów. Goryl i wilk razem zmierzają w kierunku Chicago. Davis wyjaśnia wojskowym, że te gatunki nie mogą współpracować. Najwyraźniej reagują na wspólny czynnik drażniący. Chicago musi zostać natychmiast ewakuowane. Tych stworzeń nie da się powstrzymać konwencjonalną bronią. Nie trzeba dodawać, że żołnierze zignorowali jego radę. Davis i Kate zostają wyprowadzeni z kwatery głównej. Dziewczyna uważa, że muszą jak najszybciej dostać się do biura Wydena. Raczej nie wezwaliby potworów bez zachowania środków ostrożności. Najprawdopodobniej mają antidotum, które zahamuje agresję zwierząt i pozwoli naukowcom nad nimi zapanować. Davis i Kate postanawiają uciec z aresztu. Docierają do helikoptera, ale tam czeka już na nich Russell. Na szczęście agent nie zamierza ich zatrzymywać. Wręcz przeciwnie. W podzięce za ratunek daje Davisowi kluczyki do helikoptera. Podczas gdy para jest w drodze do Chicago, żołnierze udowadniają, że Davis miał rację. Wilk i goryl z łatwością radzą sobie z żołnierzami. Pułkownik zarządza ewakuację Chicago, ale jest już za późno. W mieście jest zbyt wielu ludzi, a potwory są zbyt blisko. W dodatku są niewiarygodnie ogromne i niewiarygodnie silne. Wilk i goryl docierają do Chicago. Podążają w kierunku wieży emitera, niszcząc wszystko na swojej drodze. Pamiętacie, że do Parku Narodowego spadły nie dwa, a trzy pojemniki z mutagenem? Trzeci potwór to ogromny krokodyl. Ani artyleria, ani lotnictwo nie są w stanie powstrzymać potworów. Wygląda na to, że zniszczą wszystko, co mogą dosięgnąć. Pułkownik postanawia zrzucić największą możliwą bombę nienuklearną. Wysadzi ona połowę miasta. Russellowi nie podoba się ten pomysł, więc również wyrusza do Chicago za Davisem i Kate. Tymczasem Wydenowie właśnie opuszczają biuro. Claire zauważa, że mają towarzystwo. Davis i Kate włamali się do laboratorium. Szukają dowodów, ale nic nie znajdują, ponieważ FBI zajęło już wszystkie dyski twarde podczas przeszukiwania. Ale Kate nie da się tak łatwo oszukać. FBI zabrało prawie wszystko, z wyjątkiem inteligentnych termostatów, które można wykorzystać do uzyskania dostępów do serwerów firmy. Niestety, pamięć jest pusta. Jedyne dowody pozostały na laptopie Wydena. Odmawiając wyjścia z pustymi rękami, Kate przeszukuje laboratorium. Jej podejrzenia są uzasadnione. Wydenowie rzeczywiście mają antidotum. Niestety, nie może go zabrać.
Claire uzbraja się w broń i każe bohaterom oddać jej fiolki z antidotum. Następnie strzela do Davisa i każe dr Caldwell podążać za nią. W końcu potrzebuje tej dziewczyny do odtworzenia mutagenu. Wydenowie dostają się na lądowisko dla helikopterów na dachu wieżowca. Potwory pędzą w ich kierunku. Budynek zaczyna się walić pod ich ciężarem. Wydenowie nie zdążą odlecieć. Goryl pierwszy dociera do helikoptera i odłamuje mu ogon. Wrak leci na dr Caldwell, ale nagle ratuje ją Davis. Okazuje się, że tylko udawał martwego. Claire nie trafiła w żadne ważne organy. Co powinni zrobić dalej? Potwory szaleją. Antidotum zniknęło. Chwila. Kate ukradła jedną fiolkę. Wkłada antidotum do torby Claire, a następnie krzyczy, aby przyciągnąć uwagę goryla. W końcu złoczyńca dostaje swoją zapłatę. Claire jest teraz wewnątrz goryla, co oznacza, że antidotum również się tam znajduje. Brat Claire schodzi do holu. Tam czeka na niego Russell. Agent obiecuje, że wypuści chłopaka, jeśli ten odda laptopa z dowodami. Ten z radością się zgadza i ucieka, ale nie za daleko. Tuż za drzwiami spada na niego kawałek ściany. Davis i Kate wsiadają do helikoptera. Jego ogon jest złamany, ale nie muszą startować. Wszystko, co muszą zrobić, to wytworzyć ciąg i utrzymać się na szczycie ogromnej sterty gruzu. Budynek zawala się. Davis i Kate z powodzeniem lądują i znajdują George'a. Odzyskał on już przytomność umysłu. Niestety, do szczęśliwego zakończenia jeszcze daleko. Wilk i krokodyl walczą o wydostanie się spod gruzów, a myśliwce zbliżają się do miasta. Kate wyrusza, by skontaktować się z wojskiem i zapobiec bombardowaniu. W mieście są tysiące cywilów, a potwory można zniszczyć bez użycia bomb. Dokładnie to robią teraz George i Davis. Najpierw Davis oszukuje wilka. Ten rzuca się na mężczyznę i zostaje złapany w szczęki krokodyla. Ale co mogą zrobić z samym krokodylem? Żadna kula, granat czy rakieta nie są w stanie go zadrasnąć. George jest poważnie ranny i wkrótce będzie niezdolny do walki. Jednak jego ludzki przyjaciel jest w niebezpieczeństwie. Ogromny krokodyl jest bliski połknięcia go. George wykonuje ostatni skok i dźga potwora kawałkiem pręta zbrojeniowego. Krokodyl zostaje pokonany. Kate i Russell informują żołnierzy, a ci w ostatniej chwili odwołują nalot. Marzenie goryla się spełniło. Davis przyznaje, że tym razem George naprawdę go uratował. Co więcej, uratował tysiące cywilów. Gorylowi zamykają się oczy. Traci przytomność. Davis opłakuje przyjaciela, ale nie ma ku temu powodu. Pamiętasz, że George ma świetne poczucie humoru, prawda? Okazuje się, że goryl tylko żartował ze swojego przyjaciela. Wszyscy żyją, więc to prawdziwe, szczęśliwe zakończenie.